Nazywam się Piotr Rysiukiewicz. Przez wiele lat uprawiałem lekką atletykę. Moją konkurencją były bieg sprinterski 400 metrów oraz zespołowa konkurencja, sztafeta 4x400 metrów. Moimi największymi osiągnięciami były starty w Igrzyskach Olimpijskich, to były starty w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Na wielu z tych imprez zdobywałem medale, a najważniejszym z nich był halowy medal z Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Lizbonie, gdzie wygraliśmy z najlepszą na świecie sztafetą amerykańską. Sztafeta lekkoatletyczna jest to jedyna konkurencja zespołowa wśród wielu konkurencji lekkoatletycznych. Startują w niej czterej zawodnicy, którzy przebiegają określoną odległość. W tym przypadku na stadionie lekkoatletycznym jest to jedno okrążenie 400 metrów i przekazują sobie pałeczkę. Każdy z nas, ze sportowców, jest członkiem zespołu. Wszyscy mamy taką samą odpowiedzialność za wykonanie swojej zmiany, czyli przebiegnięcie swojego odcinka jak najszybciej, jak najlepiej technicznie. Sumą jest wynik, który jest na mecie i miejsce, które jest, jak dla drużyny, jest jedno. Często bywa tak, że jest określony podział. Każdy ma do wykonania jakieś zadanie i dlatego trener zawsze dobierał zawodników w zależności od ich predyspozycji fizycznych i psychicznych. Dla przykładu, pierwsza zmiana w sztafetach odbywa się po torach, czyli zawodnik biegnie jedno okrążenie po torze i oddaje pałeczkę swojemu koledze, który następnie schodzi do krawężnika po 100 metrach i biegnie razem z innymi już 8 zawodnikami wspólnie. Wtedy dochodzi najczęściej do wielu kolizji. Może ktoś komuś wytrącić pałeczkę, może nawet niechcąco się zahaczyć o kolce sportowe, może się przewrócić. I dlatego na tą zmianę najbardziej predysponowani są zawodnicy, którzy są wysocy, silni, zbudowani, odważni, po to, żeby pobiec pierwsze 100 metrów bardzo szybko i wyprowadzić sztafetę na najlepszą pozycję. Najczęściej ostatnią zmianę kończy najszybszy zawodnik, który jest w stanie jeszcze odrobić ewentualne straty albo powiększyć przewagę nad konkurentami. Często bywa tak, że każdy zespół sztafetowy ma swojego lidera, nieformalnego, ale zazwyczaj jest to osoba, która albo osiąga najlepsze wyniki i dzięki niej pozostali członkowie zespołu lepiej się czują, bo dobrze jest startować z mocnym zawodnikiem, lub jest to osoba, która ma największe doświadczenie. I często bywa tak, że są zawodnicy, którzy może troszeczkę bardziej się boją, którzy mają mniej doświadczenia, nie wiedzą jak się zachować na stadionie. Na wielkich imprezach, na stadionach przychodzi około 80 do 100 tysięcy ludzi. Jest ogromna wrzawa, są ogromne emocje, nad którymi trzeba zapanować. I od tego jest lider, który często wspiera zawodników. Na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata startuje 4 zawodników, ale w sztafeta może liczyć ich więcej. Są tak zwani zawodnicy rezerwowi. To są dodatkowi 2 zawodnicy. Taki zespół wraz z trenerem przygotowuje się przez cały rok do tej jednej najważniejszej imprezy. Ale w skład zespołu wchodzą również ci, którzy pomagają sportowcom, oprócz trenera, osiągać jak najlepsze wyniki. Są to masażyści, fizjoterapeuci, lekarze, a także psychologowie sportowi, którzy pomagają ćwiczyć zawodnikom psychikę. Często jest tak, że jeżeli zespół przegrywa, to jeżeli jest on na tyle zgrany poprzez to, że spędzał ze sobą dużo czasu na treningach, na zgrupowaniach, na zawodach, to wszyscy się wzajemnie wspierają i najczęściej myślą już o tym, żeby w następnym sezonie poprawić wynik i wygrać. Natomiast jeżeli jest zwycięstwo, to oczywiście wszyscy cieszą się na mecie, na podium, również jak wracają do domu, do swoich rodzin. I jest to fantastyczna sprawa, zwyciężać, właśnie zwyciężać. Sztafeta 4x400 metrów w lekkiej atletyce to zespół, ale zespoły to są również grupy zawodników w innych dyscyplinach sportu, jak piłka nożna, hokej, koszykówka. Zespół to także nie tylko sport. Zespoły tworzą ludzie w pracy, możecie tworzyć również wy w swojej szkole, do czego zachęcam, aby tworzyć wszelkiego rodzaju zespoły. Razem zawsze możemy osiągnąć więcej.